Witam Państwa najserdeczniej. Po raz kolejny przychodzę do Was z myślą w czasie zarazy, która wiąże się z fenomenem, który wokół nas organizuje nie tylko naszą świadomość, ale nawet estetykę. Ale zanim przejdę do problemu, który jest nam wszystkim bardzo bliski, ponieważ widzimy dwoistość tego świata, jego zaprzeczenie wewnętrzne, które w zasadzie jest w motywie dzisiejszego nawet tematu, tego ogólnego, dotyczącego zarazy, bo przecież wychodzimy z kwarantanny w czasie, w którym mamy znacznie więcej zarażonych w stosunku do tych, którzy byli w momencie wprowadzania owych ograniczeń. Wtedy nasz strach spowodował, że tak wiernie i tak bez sprzeciwu podporządkowaliśmy się wszystkim możliwym ograniczeniom, wiedząc, że one przecież bardzo drogo będą nas kosztować i bardzo drogo kosztowały i w dalszym ciągu kosztują. Teraz już wiemy, że przy większej, dużo nawet większej ilości zarażonych już się przestaliśmy bać. Wiemy, że te ograniczenia, które jeszcze są, nie mają dla nas tak naprawdę większego znaczenia i że już nigdy nawet pod wpływem najbardziej dramatycznych impulsów nie wróci ten nasz strach, ta nasza obawa, która nas zamroziła w połowie marca tego roku. Ale żeby nawiązać do tego fenomenu i niejako odnieść się do jego przyczyny, istoty, a może nazwijmy to wydźwięku, treści, co należy przez niego rozumieć, nawiążę do być może dość odległej paraleli. Moja dziecina, o którą się zawodowo zajmuję od ponad 40 lat, czyli problematyka finansów i prawa finansowego, od pewnego czasu, nawet jawnie, czyli nie jest to temat tabu, który się tylko pokątnie omawia na konferencjach, a nie pojawia się w tak zwanym głównym nurcie wypowiedzi. Jest to problem tak zwanej nauki fasadowej, to znaczy fasadowości wiedzy, że wiedzę w tej dziedzinie podzieliliśmy już w zasadzie zgodnie na tą część fasadową i tą część rzeczywistą, czyli oddzielamy wiedzę pozorną, wiedzę ułożoną, czyli wiedzę poprawną od wiedzy. Bardzo ważne rozróżnienie. Ta wiedza pierwsza, ta fasadowa, jest bezpieczna dla każdego. Ona zarówno dla tego, kto się w niej porusza, jak i dla tych, którzy wypowiadają się na ten temat, bo wszystko, co jest kontrowersyjne, niebezpieczne w tym rozumieniu, że można się pomylić. Już nie mówię o jakichś tam obawach politycznych, bo ich praktycznie to już nie ma. Raczej jest ta obawa, że powie się coś głupiego i ta głupota zostanie zapamiętana. Wiedza fasadowa jest bezpieczna, bo jest bezpieczna od prawdy. Ona pomija, jej świętym prawem, świętym oczywiście to jest ironia, jest przemilczenie tego, co jest ważne, tego, co jest trudne, czyli taki świat poprawiony. Czyli jak mówimy tam u nas o ustawodawstwie finansowym, to że ono jest stanowione w interesie publicznym, może to nie zawsze jest skuteczne, ale na pewno dobre są intencje, a wszyscy przecież świetnie wiemy, że prawo jest polityką, a polityką nie tą zrozumianą gazetowo, tylko polityką interesów, załatwianiem prawa. Prawo jest
biznesem, przecież dziedzina finansów publicznych to są niewyobrażalne pieniądze. Żaden biznes prywatny nie może się z tym równać. A tu przy pomocy przepisów można zarobić miliardy, a przy pomocy głupich przepisów można te miliardy mnożyć przez lata. No więc najprościej zainwestować w głupie przepisy, a że nikt tak naprawdę nie wie, albo może inaczej, nie chce wiedzieć w tak zwanej klasie politycznej, czym jest interes publiczny, a ci nieliczni, którzy się o niego upominają, wychodzą raczej na takich pożytecznych idiotów, którym nikt nie wierzy, o co wam tak naprawdę chodzi, bo przecież nikt nie sądzi, że wy tak na poważnie. I ten podział na tą wiedzę fasadową naukę, której więcej jest w publicystyce niż w tych opasłych, nudnych książkach, które traktujemy jako naukowe, jest czymś bardzo ważnym. My to już wiemy, że są ci od tej fasady i są ci, którzy starają się poszukiwać odpowiedzi na prawdziwe pytania. Skąd się biorą na przykład przepisy, które pozwalają wyłudzić legalnie, ale jednak wyłudzić, bo nikt nie potrafi udowodnić poczynionego zła, więc w związku z tym jest to legalne. To władza ma udowodnić obywatelowi, nawet nieuczciwemu albo bardzo nieuczciwemu, że naruszył prawo, a prawo nie naruszył, no bo takie jest prawo. Prawo, które jest stanowione w złej wierze. I to jest pewne nasze odkrycie. Sądziłem, zresztą z ostrożności tak zwanej badawczej, że to jest takie odkrycie regionalne, że sprawa dotyczy tylko mojej dziedziny, podatków zwłaszcza, no bo tam za duże pieniądze leżą na stole albo są pod stołem. Powstał ten tak zwany międzynarodowy biznes podatkowy, który się zajmuje załatwianiem przyjaznego prawa dla swoich klientów. On się przebiera w tam różnego rodzaju szaty ekspertów, ba, bierze pieniądze zarówno od rządów, którym doradza jakoby w celach jakoby naprawy systemów podatkowych, a z drugiej strony zabezpiecza interesy swoim klientów. To są rzeczy dość znane. Sądziłem, że to patologia mojej dziedziny, chociaż ciągle jest ten legion obrońców nauki fasadowej, no, którzy tam takie sobie tworzą dzieła i żyją w swoim świecie. Te dwa światy się raczej wiedzy nauki fasadowej i tej niefasadowej raczej rzadko się z sobą spotykają, żyją odrębnym życiem. No, kiedy o tym wielokrotnie mówiłem, również wśród wielu, również na spotkaniach z przedstawicielami innych nauk, byli tym tak dość pozytywnie zaskoczeni, odnotowywali te zjawiska jako dla nich istotne, słuchano tego z zainteresowaniem, no i podpadały pewnego rodzaju, nazwijmy to, uogólnienia, że być może problem nie tylko dotyczy podatków i prawa podatkowego, albo szerzej finansów publicznych i prawa finansowego. Niestety obawiam się, to jest moja teza, ja nie mam tu żadnej, to jest teza, to jest ta myśl w czasie zarazy, że z czymś takim mamy nie tylko tu do czynienia, a może przede wszystkim nie tu, że ta dziedzina, która mierzy się ilością pieniędzy, zresztą dużych pieniędzy, wcale nie jest tak ważna, chociaż bez niej żadne państwo nie jest w stanie funkcjonować, bo trzeba zebrać pieniądze, aby je wydać. Nawet wtedy, kiedy się je pożycza, to też trzeba umieć to zrobić. Niekoniecznie trzeba umieć je spłacić. Trudniejsze jest umieć czasami pożyczyć niż spłacić. Zwłaszcza, że długi i tak nie są spłacane, więc dlaczego się tak najbardziej tym przejmować? Zwłaszcza te długi publiczne. I sądzę, taką stawiam hipotezę, ową myśl, że z czymś takim mamy również do czynienia
w tej dziedzinie, która rządzi naszą świadomością w czasie zarazy. No ja tego też nie jestem w stanie zrozumieć, działając jak najbardziej w dobrej wierze, bo nieraz starałem się publicznie, mówiłem to jednoznacznie, podporządkowuję się wprowadzonym zakazom, ponieważ ufam, że ktoś się na tym zna i działa w dobrej wierze, czyli nie tylko wie, czyli ma dostateczną wiedzę i mówi na przykład, że należy nosić chociażby tą przysłowiową maseczkę, ale także działa w dobrej wierze, czyli tę wiedzę przekuwa w czyn po to, żeby dochować, co jest bardzo ważne, tych wartości chronionych, a którą przede wszystkim jest w tym przypadku zdrowie człowieka. Bo każda dziedzina ma tą swoją, nazwijmy to, ukrytą aksjologię, nie zawsze jawną, ale na pewno ma tę deklarowaną. A ta deklarowana, o ile w przypadku finansów publicznych to jest ochrona interesu publicznego, a który nie musi być sprzeczny z interesem obywateli, ale często bywa. Tak w przypadku nauk medycznych mamy do czynienia z potrzebą ochrony zdrowia, czyli primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić. No i nagle słyszę coś takiego, że nie można było przeprowadzić wyborów, bo te kartki papieru były śmiercionoczne, żeby nikt nie był w stanie dotknąć tych kartek, bo jak dotknie tych kartek, czyli kiedy się spotkalibyśmy przy urnach wyborczych, wtedy tam w czasie, który miał nastąpić, no to wtedy miało być czekać nas powszechne zarażenie, no i hekatomba, z którą byśmy sobie nie mogli dać rady. Teraz, kiedy mamy więcej zarażonych niż wtedy, kiedy znoszone są ograniczenia, które wtedy były konieczne, a zarazem już te kartki w ciągu najbliższych wyborów nikogo nie będą zarażać. Czyli gdyby to mówili politycy, no to mój Boże, wiemy, że no, że taki mają interes, wiemy, o co im naprawdę chodziło. Chodziło im o wymianę złego kandydata, ponoć na lepszego. No, a pretekstem była pandemia i słowa, które jakoby były związane z przeciwdziałaniem temu złu. Ale kiedy to mówili również ludzie utytułowani, lekarze, którzy przekonywali nas o tej śmiercionośnej roli kartek papieru, które wtedy nam groziły powszechnym zarażeniem, a teraz już nie grożą, mimo że zarażonych jest jeszcze więcej niż wtedy. No, dochodzimy do wniosku, że może i tu jest ta wiedza fasadowa, taka jak w mojej dziedzinie, która żyje zupełnie odrębnie od tej wiedzy prawdziwej, żeby nie używać słów wartościujących, po prostu wiedzy niefasadowej, która zna inne odpowiedzi na te pytania. Bo wiedza fasadowa ma dać z góry, po pierwsze, poczucie bezpieczeństwa temu, kto jest jej wyznawcą. Ma ominąć trudne problemy, bo gdy stykamy się z trudnym problemem, możemy go nie umieć rozwiązać, albo zastosowane rozwiązanie może się okazać błędne. I ktoś powie, no to mój Boże, po co ci te tytuły naukowe? Co one są warte, jeżeli ty mylisz się w sposób zasadniczy? Wiemy, że nie jest to żadne szczególne odkrycie, że najlepiej rozwiązuje się problemy, które się samemu stworzy. No, taką cechę miały ponoć ustrój socjalistyczny, w którym nasza ojczyzna tkwiła przez ponad 40 lat, ale przecież bardzo podobną cechę ma Unia Europejska, która najpierw wymyśli jakiś problem przysłowiowej krzywizny banana albo na przykład harmonizacji podatków, a potem stara się rozwiązać ten problem. No i do tej pory pozwalano sobie na uogólnienie, że to się nam udaje. Okazuje się, że nawet to się nie udaje,
bo największą patologią współczesności jest właśnie to, co jest harmonizowane w mojej dziedzinie na pewno. Żadne państwo nie przeżyło takiego stanu załamania w okresie pokoju dochodów podatkowych. Żadne państwo spoza Unii Europejskiej, tylko państwa Unii Europejskiej w tych podatkach, które nakazano im harmonizować, wyhodowały sobie to, co już powszechnie nazywa się luką podatkową, czyli takim potworem polegającym na tym, że ten, kto zarabia na słabości prawa, jest silniejszy od władzy i potrafi tej władzy narzucić swoje prawa, które ona w dodatku powtarza i wdraża jako sposoby uszczelnienia luk w tym systemie. I zastanówmy się teraz wspólnie, nie sądzę, że jestem odosobniony w tych rozmyślaniach, która z tych wiedz, która wiedza, owa fasadowa czy niefasadowa, kształtowała to, czym rządzą, to, co nam zaaplikowano w czasie zarazy, co jeszcze nam częściowo jest aplikowane, ale my tego już nie traktujemy zbyt poważnie, już się nie boimy. Wiemy, że związek przyczynowo-skutkowy między tym, co robimy jako środki zapobiegawcze, a rzeczywistym stanem zagrożenia, no nie jest najbardziej czytelny, chociaż na logikę, na taki tak zwany chłopski rozum, niech się panie nie obrażą, że używam tego seksistowskiego ponoć określenia, to warto myć ręce oczywiście i warto również nie stykać się z ludźmi, którzy mogą nas zarazić, ale to do tego nie trzeba było, aby upowszechnić tę wiedzę, wytaczać tak ogromnych armat, które, jak wiemy, są dużo dziś ważniejsze. Znaczy, ich skutki są dużo ważniejsze niż samo zjawisko, któremu miały one przeciwdziałać. Wspominaliśmy kiedyś o zasadzie proporcjonalności, że to, co stosuje się jako terapię, jakkolwiek pojętą, nie powinno być niewspółmiernie uciążliwe, żeby użyć takiego słowa, a już nie mówiąc kosztowne w stosunku do zagrożeń, które wynikają z tego zjawiska, które staramy się zwalczyć. Może, ja wiem, że powiemy, że mamy do czynienia z biznesem. Tak jak podatki są biznesem, władza jest biznesem, polityka jest biznesem, prawo jest biznesem, więc pewnie i kwarantanny i ograniczenia są biznesem, na którym nikomu nie można, którego nikomu nie można zabronić. Może to nie jest przedmiotem chluby, ale ktoś tam pewnie chciał i nie tylko na maseczkach zarobić, a może na naszym powszechnym strachu, który być może skłoni rządzących nie tylko w naszym kraju do wyłożenia ciężkich pieniędzy na sfinansowanie badań, które przecież wiadomo, że zawsze w większości to nie jest żadna złośliwość, tylko obiektywna, statystyczna prawidłowość, kończą się wynikiem negatywnym. I kończąc to, co chciałbym państwu przekazać dzisiaj, może w tej refleksji też nie będę odosobniony, to powiem w sposób najprostszy. Jeżeli oddzielimy biznes rządzenia, interesy ubrane w fasadę, ubrane w takie ukryte za tą fałszywą fasadą poprawności, pozornie chronionego interesu publicznego, pozornie chronionego interesu obywateli, od wiedzy, która też bywa pozorną, która służy uzasadnianiu działań pozornych, a w przeciwstawieniu tym dwóm zjawiskom będzie po prostu zwykłe
potrzebne nam wszystkim, tak mi się ciągle wydaje, poszukiwanie prawdy i odpowiedzi na pytanie o to, co rzeczywiście dzieje się wokół nas, jak zinterpretować to, co się dzieje wokół nas i z czym w rzeczywistości mamy do czynienia. Czyli próba, no to bardzo górnolotnie brzmi, poszukiwania prawdy, nie jest ciągle zabroniona. Ja wiem, że powiecie, że jest nikomu niepotrzebna, bo prawda w rzeczywistości niewielu jest potrzebna. Jest taka myśl, którą lubimy tak mantrę powtarzać, że powinniśmy poszukiwać prawdy. Ja ciągle uważam, że ten nakaz, ten aksjomat jest istotny, zwłaszcza, że po to są właśnie akademicy, żeby przyjęli to założenie a priori, że prawdy należy poszukiwać i nie ma, a zwłaszcza nie należy godzić się na jej fasadową wersję, tylko starać się doszukać, bo to jest proces poszukiwania tych tez, tych odkryć, tam gdzie się cokolwiek odkrywa, albo tych stwierdzeń, które lepiej wytłumaczą, mądrzej, czyli bez mądrości nie ma poznania świata, który nas otacza. I powiecie, że no, czy komuś naprawdę potrzebne są te poszukiwania, skoro są w istocie rzecz biorąc nieopłacalne. Prawda fasadowa, ta prawda, która jest w interesie, bo fasada musi mieć sponsorów, tych, którzy dzięki temu zarabiają. Im też nie należy nikogo za to potępiać, bo też to część właśnie owej prawdy o świecie, nie tylko współczesnym. Prawda niewielu interesuje. Jest nieopłacalna. Niektórzy nawet twierdzą, co kiedyś powiedzieliśmy sobie, nie ma wartości rynkowej, bardzo niewielu chce za nią zapłacić, a za kłamstwo zapłaci wielu. Bo kłamstwo służy, jest służebne, jest utylitarne, jest potrzebne po to, żeby właśnie utrzymać ową fasadę. Fałsz jest sztuką, tak jak sztuką jest odegranie złej roli albo odegranie roli, która ukryje rzeczywiste myśli, czy też rzeczywiste zamiary, a także rzeczywiste, a w zasadzie te słowa, które chcielibyśmy, żeby były powiedziane, tylko nikogo, przynajmniej tego, kto to finansuje, one nie obchodzą. I już teraz zupełnie kończąc, chciałbym, żebyśmy tak przez chwilę zastanowili się nad tymi 3 miesiącami, które już minęły. Być może, to jest jeden z większych paradoksów, myśli w czasie zarazy zrodziły się jako pokłosie kwarantanny. Teraz nie ma już kwarantanny. Jest ciągle ta sama zaraza i trzeba się zastanowić, ale to już innym razem, czym jest ta zaraza, o której do tej pory starałem się wspominać, jak ją rozumieć. Jeszcze raz Wam dziękując za uwagę. Pozdrawiam najserdeczniej.